Potop. Szarża husarii. Mówi operator Jerzy Wójcik. W archiwum autorów kanału Edukacja Spojrzenia zachowała się wypowiedź twórcy zdjęć do Potopu, wybitnego operatora Jerzego Wójcika, dotycząca niezwykłych wrażeń, które towarzyszyły realizacji sceny szarży husarii. Niewątpliwie najlepszej sceny ataku husarii w historii kina. Mówi Jerzy Wójcik. Ale jak w galopie jest 400 koni, to ja na przykład nie wiedziałem, że ziemia dudni. Tym bardziej, że to była ziemia po torfowiskach i posiadała, przypuszczam, nieco inną wewnętrzną jakąś konfigurację, ale niezależnie od tego, jak 400 koni idzie w galopie, to ziemia dudni. I dla mnie się były rozstawione kamery, husaria idzie, a 400 koni można tylko raz zobaczyć, jak się kręci potop. Już nigdy więcej. To jest niebywałe. I ja zrozumiałem, że ludzie uciekali, ponieważ to dudnienie odczuwa się jako drganie całej ziemi mnie samego. Ten przeciwnik jest przeciwnik groźny, zanim dojdzie do mnie. To drganie przeżyłem, to jest fantastyczne. Stąd ci, którzy mieli strzelać z armat, uciekali, Szwedzi. A nasi przesadzali po prostu z jednym wspaniałym skokiem te wszystkie armaty. To się tak musiało odbyć.